Szanowni Państwo, dźwig licencyjny z drzwiami automatycznymi i napędem dwubiegowym. Choć w zasadzie to, co tu się podzieje, ma prawo podziać się również w każdej zrębowskiej windzie. A sama usterka? Zbyt oczywista, by była prawdziwa. Albo może jednak jest prawdziwa? Oczywiście, że jej pośrednia i bezpośrednia przyczyna była najbardziej oczywistą, ale jest jeszcze przyczyna pierwotna, czyli klasyczne było grzebane. Ale o co chodzi? Ano, winda za krótko czeka po zatrzymaniu. Ba, w ogóle nie czeka. Drzwi tylko ledwo dygną, a silnik już kręci dalej. Dopiero zatrzymanie na ostatni nadany rozkaz kończy się otwarciem drzwi. I... A sami zobaczcie. Czas na troszeczkę teorii i przypomnienie, jak to działa. Zasadniczo każda zrębowska winda po zatrzymaniu ma krótką chwilę na bezwarunkowy postój. W przypadku windy o ręcznie otwieranych wrotach ma to na celu umożliwienie człowiekowi otwarcie ich przez krótką chwilę pomiędzy odryglowaniem a ewentualnym ponownym ruszeniem poprzedzonym oczywiście zaryglowaniem. W przypadku drzwi automatycznych jest bardzo podobnie. Po zatrzymaniu należy dać chwilę na to, by drzwi zdążyły się otworzyć. Chwila jest krótka, bo od momentu, gdy rozewrą się kontakty drzwi, winda już nie ma prawa ruszyć aż do ponownego zamknięcia. Więc czas ten nie przewiduje wymiany pasażerów, bo winda i tak będzie stała aż do zamknięcia drzwi, o ile wcześniej zdąży je otworzyć. Odpowiedzialne za opóźnienie po zatrzymaniu są przekaźniki 531. Po jednym dla każdego kierunku jazdy. One oczywiście pełnią też inne funkcje, ale teraz istotne jest to, że uruchamiane są stycznikami kierunkowymi, więc wzbudzę się zaraz po uruchomieniu silnika. Ale mają opóźnienie na odpadanie, więc po zatrzymaniu jeszcze chwilę trzymają. Natomiast, mówiąc w uproszczeniu, muszą odpaść, by po zatrzymaniu znów uruchomić jazdę. Tutaj, na tym egzemplarzu, w sterowaniu według schematu E16004 jest jeszcze 531 bez numeru. To oczywiście powtarzacz i jest wykorzystany zwłaszcza w tych obwodach, gdzie nie ma znaczenia kierunek jazdy, a sam jej fakt. Stąd powtarza logiczną sumę przekaźników UIN. Samo opóźnienie UIN realizuje jeden kondensator. To skutek sprytnego wykorzystania faktu, że przekaźniki UIN nigdy nie działają jednocześnie i przez to kondensator przyłącza sobie ten z nich, który w danym momencie zostanie wzbudzony. Brak tego opóźnienia powoduje niemal natychmiastowe uruchomienie jazdy po zatrzymaniu. W zasadzie opóźnione tylko czasami przełączania kilku przekaźników i styczników. Same drzwi kabinowe, jak się okazuje, potrzebują więcej czasu na to, by zdążył otworzyć się którykolwiek kontakt i przerwać obwód bezpieczeństwa. Tutaj przyczyna była tak oczywista, jak w przypadku, nie wiem, niegrzejącego żelazka na skutek niewłączenia go do gniazdka, czy coś tego typu. Przygotowany na najgorsze, bo przecież oczywiste problemy zdarzają się najrzadziej, jednak stwierdziłem, a sprawdzę jeszcze. I teraz tak, załóżmy, że wezwiemy windę tu, tu i tu. O, dobra, teraz się udało. Ale każdy, który zna te sterowanie,
zachowania licencji. On już widzi, że przekaźnik 531 odpada nam momentalnie po zatrzymaniu, a powinien zrobić to z opóźnieniem, tak? Czyli ja go teraz przytrzymam dodatkowo. Powtarzacz. O, to drzwi się już zdążyły otworzyć. Trwa, teraz już zamyka. I jedzie. Tak samo znowu zrobimy. Tak, i chwilowe przytrzymanie powoduje, że już dźwig stoi. Pracują drzwi. O, właśnie. A bez tego... No teraz też się zatrzymała, bo już nie ma więcej wezwań, więc wybór kierunku już jej nie uruchomił dalej. I co było przyczyną? Niedyskretnie powiem, że już wiem. Mianowicie najpierw trzeba było poszukać, gdzie idzie przewód od kondensatora 531R, no bo tu wpadło pierwsze podejrzenie, że kondensator, który opóźnia ten przekaźnik, w sumie obydwa, niby jest tutaj. To jest, zobaczcie, drugi od dołu, bliżej przekaźników, że coś jest nie tak. No i faktycznie nic tu nie jest podłączone. Potem się okazało, że przewód, który wychodził od opornika, powinien iść do kondensatora. Wygląda w ten sposób. A w momencie tutaj znaleźliśmy też kondensator. Widać, ktoś dorabiał. No tak. Na pająka. Przytkniemy na razie ten przewód. I popatrzmy, co się stanie. W sumie nic odkrywczego, po prostu zacznie działać jak trzeba. O, właśnie, jest opóźnienie, czyli dokładnie to, o co nam chodziło. No co, to zostaje tylko zabawa teraz z tym pająkiem. Przytknięcie przewodu usunęło problem, jednak to był tylko test, a nie finalna naprawa. Proszę mi jednak wybaczyć, że zamiast zdokumentować dalszy ciąg wydarzeń, wciągnąłem się w wymachiwanie lodownicą, zapominając o dokumentowaniu poczynań. Niemniej okazało się, że fabryczny, a odlutowany Ken spełnia swoje zadanie, a ten nowożytny, przylutowany na pająka kondensator nic nie wnosi poza psuciem estetyki w kabelkach. Nowy kondensator wyleciał, a oryginalny został przylutowany. Potem jeszcze było kilka innych zimnych lutów, zrobienie porządku z kondensatorami od czasów działania drzwi i winda, jak widzimy, jeździ. Co do tych ostatnich, spostrzegawczy obserwator powinien dostrzec różnicę w pracy drzwi na pierwszych ujęciach tego materiału względem ujęć pozostałych. Czyż to nie piękny dowód, że ten zły, niedobry, stary, psujący się szrot po prostu wymaga chwili cierpliwości, regulacji i dopieszczenia? A w zamian znów będzie służył nie gorzej od nowego? To pytanie zostawiam bez odpowiedzi. Gorąco dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym ten materiał mógł powstać. Jeżeli chcecie Państwo więcej takich filmów i macie możliwość udzielenia dostępu do jakiejś starej windy i maszynowni, gorąco się polecam i z ewentualnego zaproszenia chętnie skorzystam. Dajcie mi starą windę, a ja postaram się ją uwiecznić dla potomnych. Dziękuję za uwagę, to wszystko z mojej strony i do zobaczenia.